Witam wszystkich bardzo serdecznie 15 grudnia, czyli w 15 odcinku Pokemonowego kalendarza adwentowego. Jeszcze na początku chciałem zająć wam chwilkę. Chciałbym wam bardzo podziękować za wszystkie miłe komentarze, które mi zostawiacie, te niemiłe też, bo raz, że cieplutko mi na sercu jak to czytam, a dwa, naprawdę po statystykach widzę, że zostawianie tych komentarzy daje najwięcej. No więc oczywiście, jeśli moje filmy ci się podobają i chciałbyś mi pomóc się jakoś bardziej rozwijać, docierać do nowych widzów, to miłoby mi było, gdybyś zostawił łapkę w górę, subskrypcję i jakiś komentarz. No ale na razie, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! A dzisiejszym Pokemonem, którego będziemy omawiać, jest Abomasnow. Abomasnow został dodany w generacji 4 i posiada typ trawiasty oraz lodowy. Jego nazwa to połączenie słów Abominable Snowman, co jest inną nazwą dla Yetiego. Ma 2 metry i 20 cm wzrostu i waży przy tym 135,5 kg. Posiada abilitki takie jak Snow Warning, dzięki której wywołuje grat na 12 rund, oraz abilitkę Soundproof, która uodparnia go na ruchy bazujące na dźwięku. Abomasnow jest pokryty gęstym, białym, kudłatym futrem. Większe ilości sierści znajdują się na plecach, piersi i twarzy Pokemona. Jego kończyny i ogon są zielone i kolczaste, podobne do drzew iglastych. Na grzbiecie Abomasnowa znajdują się 4 kolce przypominające wielkie zielone szyszki. Jego niewielkie oczy są fioletowe i mają zacięty wyraz. Zamieszkuje głównie zaśnieżone obszary górskie. Pojawia się wtedy, kiedy kwitną kwiaty, natomiast gdy ich nie ma, izoluje się i chowa. Jest w stanie tworzyć potężne zamiecie. Abomasnow jest bardzo zacięty, dlatego trudno jest go wychować. Ma bardzo silne nogi, dlatego nawet najlepsze wiatry nie są w stanie go przewrócić. Jego wygląd może nawiązywać do zielonego drzewa pokrytego śniegiem skrzyżowanego z Yetim. Jest jedynym Pokemonem typu trawiastego, który nie jest starterem i ma dostęp do mega ewolucji. Abomasnow alfabetycznie jest pierwszym Pokemonem w Pokédexie. Żaden inny Pokemon oprócz jego preewolucji nie posiada takiej kombinacji typów. Jak już wspominałem, Abomasnow posiada preewolucję oraz mega ewolucję. Czyli oczywiście Snowver oraz Mega Abomasnow. Zadebiutował w 126 odcinku serii Diament i Perła. A tak wygląda jego shiny. No i to by było na tyle z tego odcinka. Oczywiście jeśli ci się spodobał, to miłoby mi było, gdybyś zostawił subskrypcję, łapkę w górę, jakiś komentarz. A na razie już dziękuję za oglądanie. Mówił Xayan, siema.